Jest taka zasada, którą chciałbym znać w życiu wcześniej. Niestety nie wiedziałem, a może nawet nie wiem, czy to jest coś, o czym człowiek się dowiaduje, może to jest coś, do czego człowiek dorasta, trudno mi powiedzieć, ale bardzo ważnym w ogóle w życiu ludzi, takim codziennym życiu jest, żeby zanim wyda się o, o kimś osąd, o jakimś czynie, o jakiejś osobie, dobrze jest spróbować tę osobę zrozumieć. Zrozumieć, dlaczego postępuje tak, a nie inaczej. I nawet jeżeli są to bardzo a, złe czyny, nawet jeżeli robi coś bardzo złego, nawet jeżeli nas krzywdzi, to ciągle bardzo dobrze jest spróbować zrozumieć, dlaczego to się dzieje. Jeżeli ktoś dzisiaj byłby na tym wykładzie, wstałby w pewnym momencie i zaczął a, wulgaryzmami określać moją osobę. To ja mogę powiedzieć, że to jest złe, ale dobrze byłoby spróbować dowiedzieć się, dlaczego to się dzieje, jakie są tego powody. Może gdybym się dowiedział, że ta osoba wychowała się w takim, a nie innym domu, może gdybym się dowiedział, że miała bardzo ciężki dzień, może to wszystko pomogłoby mi zrozumieć jej zachowanie. To nie zmieniłoby prawdopodobnie mojego osądu tego zachowania. To zachowanie ciągle byłoby niewłaściwe, ale fakt, że spróbowałbym okazać zrozumienie, skutkowałbym by tym, że ja względem tej osoby miałbym inne nastawienie. I gdy chodzi o historię, dobrze jest również próbować zrozumieć. Nie tylko znać fakty, nie tylko znać informacje, nie tylko wiedzieć kiedy, w którym roku, co dokładnie się stało, ale przynajmniej spróbować zrozumieć. Oczywiście w historii mamy, szczególnie tej starożytnej, mamy problem taki, że nie mamy kogo zapytać, nie mamy znajomych z tego okresu czasu, nie możemy... Do kogoś zadzwonić i powiedzieć, dlaczego się tak zachowałeś, dlaczego tak zrobiłeś, więc jest to dużo trudniejsze, ale jednak ta próba szukania odpowiedzi na to, dlaczego, jaki jest powód, to jest coś bardzo ważnego. I my dzisiaj będziemy chcieli spróbować dotknąć zagadnień, które już wiążą się z nami. To znaczy, dzisiejszy program, dzisiejszy wykład. Z wszystkich, które mieliśmy do tej pory, on będzie najmniej bazował na historii tej starożytnej, dlatego, że wydaje się, że na końcu dobrze byłoby spróbować sprowadzić to, co mówione było o przeszłości, do naszego polskiego świata dzisiaj. I mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. Mam nadzieję, że w tym dzisiejszym programie uda nam się zobaczyć jakąś linię, która nas doprowadza do dzisiejszego miejsca, do tego dzisiejszego dnia i być może uda nam się zrozumieć. Nawet jeżeli ciągle będziemy jakieś postawy czy jakieś zachowania nazywać negatywnymi, to może uda nam się zrozumieć dlaczego. Przynajmniej w jakimś stopniu, przynajmniej w dużym uogólnieniu. Jeżeli popatrzymy na sam początek, na początek tej działalności kościoła, to nie ujdzie naszej uwadze fakt, że Jezus... Po zmartwychwstaniu, i gdy miał odchodzić do nieba, zostawił polecenie apostołom, wszystkim uczniom, którzy tam byli zgromadzeni, i powiedział im, że teraz mają iść na cały świat i czynić uczniami wszystkie narody, chrząc je, w imię ojca i syna i ducha świętego. I dla uczniów to było polecenie, to było ich zadanie, to mieli robić. Oczywiście mieli poczekać jeszcze na dar ducha świętego, dlatego czekali, ostatecznie otrzymali to wielkie błogosławieństwo i w mocy ducha zwiastowali poselstwo światu. Tylko jak to się działo? Jeżeli chodzi o apostołów, być może oni mieli swoją taką szczególną formę działalności, bo czytamy, że niektórzy z nich udawali się do następnych miast, tam starali się zwiastować to słowo. Jezus im radził, że jak pójdziecie do miasta, szukajcie tych, którzy są godni, u nich zostańcie. Więc jest tam dużo takich rad, które, które zakładamy, że były stosowane przez apostołów. Ale co jest dla nas ważne, to to, że może nawet większa. Większy wpływ niż ten, który zwykle wiąże się z apostołami, był wpływem tych pojedynczych osób, które stały się uczniami przez przyjęcie Jezusa jako mesjasza, tych, które szły gdzieś tam, być może właśnie z tego dnia pięćdziesiątnicy, do swoich domów, może w innych częściach cesarstwa, może nawet w innych, na innych kontynentach. I tam w tej prostej swojej wierze, w tym prostym swoim języku, przekazywali swoim rodzinom, swoim znajomym, że. Tam w Izraelu był Jezus, który według ich wiary był Mesjaszem, który umarł za ich grzechy, ale mało tego, który obiecał, że powróci. Jego obietnice do tej pory, wszystkie, które wypowiedział, się sprawdzały. Te obietnice, które zawarte były w Starym Testamencie, wypełniły się w jego osobie. Więc to jest ten, który był obiecany od bardzo, bardzo dawna. I Wydaje się, że właśnie ta forma zwiastowania Ewangelii, ta forma głoszenia Ewangelii była najbardziej skuteczną. Mówiąc najbardziej skuteczną, mam raczej na myśli może to, że była tą podstawą głoszenia słowa. My oczywiście w dziejach apostolskich, jak zaznaczyłem wcześniej, czytamy sprawozdanie z działalności tych wielkich misjonarzy. Ich działalność no, wyglądała o tyle in, inaczej, że oni udawali się zazwyczaj do ludzi obcych w tych nowych miastach. Oni szukali możliwości, żeby przekazać komuś to, co dla nich było ważne, niekoniecznie w swoim tym ognisku domowym, niekoniecznie wśród swoich znajomych. Po prostu nieśli to na cały świat, żeby te takie zalążki ognia Ewangelii mogły powstać w różnych miejscach świata. A jednak. Pomimo prześladowań, pomimo tych wielkich trudów, zewnętrznych przeciwności, z którymi Kościół się zmagał, Ewangelia była szerzona, głoszona coraz dalej i dalej. Tylko, że gdy dochodzimy do miejsca, o którym mówiliśmy wczoraj, gdy Kościół zwiera szeregi i zaczyna łączyć się z Cesarstwem jako takim, gdy ma miejsce taka no, daleko idąca jednak Unia Cesarstwa i Kościoła, i otwierają się nowe możliwości, pojawiały się też dodatkowe pytania. Jak, jak głosić Ewangelię w sytuacji, w której to nie jest już kontakt jeden na jeden, to nie jest już koniecznie taki kontakt, gdzie apostoł staje przed gronem ludzi, którzy są zainteresowani jego słowem, ale gdzie na przykład Kościół staje w obliczu sytuacji, w której ze względu na później wydane prawa każdy obywatel cesarstwa musiał być chrześcijaninem. Jak Kościół miał zwiastować Ewangelię tam, gdzie nowe, nowe, jakieś, nowe jakieś plemię, albo nowy lud, albo jakieś państwo w całości nagle jednego dnia przyjęło chrzest? Co będziemy omawiać w kontekście Polski? Jak Kościół miał rozwiązać problem, w którym jednego dnia ma cały naród, który jest pogański, a następnego dnia ma ten sam cały naród, który jest już chrześcijański. Jak im zwiastować słowo? Jak ich uczyć tej nauki, którą Jezus przekazywał światu? To nie było proste. Mało tego to było bardzo skomplikowane. Jak tych no właśnie pogan, no chyba pogan, którzy stali się chrześcijanami, przynajmniej znawcy z nazwy Uczynić jednak chrześcijanami, skoro oni nie mają nawet często pojęcia, że są już od wczoraj chrześcijanami? To było, bardzo, to było pytanie, które no, musiało znaleźć odpowiedź. Nie chciałbym też pominąć faktu, że ciągle przecież przez całą historię tego naszego świata Kościół wysyłał misjonarzy wszędzie, gdzie tylko mógł. Czy do tych plemion Germańskich, barbarzyńskich, czy gdzieś tam do Indii, czy w kraje Afryki, cały czas misjonarze byli tam wysyłani. Ale i oni nie spotykali się raczej z tym problemem. Natomiast cały Kościół jako taki miał do czynienia z problemem, jak nawrócić cały naród, którego przywódca, powiedzmy, ochrzcił się. I gdybyśmy mieli rozważyć to w kontekście naszego kraju, w kontekście Polski, chociaż nie sądzę, byśmy w roku w drugiej połowie X wieku mogli mówić o Polsce jako takiej, ale umownie mówmy, że mamy do czynienia tutaj z Polską, tak? Więc co się stało wtedy, gdy władca tych ludów, władca tego kraju Polan, Polski przyjął chrzest? Co to oznaczało w praktyce? Ochrzcił się on, ochrzciła się jego rodzina, ochrzcił się jego dwór, ale wszyscy ludzie dookoła oni ciągle byli poganami. Oni ciągle mieli swoje słowiańskie zwyczaje, słowiańskie przyzwyczajenia. Oni ciągle żyli w taki sposób, jak żyli do tej pory. Więc jak uczynić to, by oni stali się rzeczywiście chrześcijanami? Jak to rozwiązać? Może zaproponowalibyśmy im lekcje biblijne? Mamy, no nie wiem, ja, proszę nie brać mnie tutaj za słowo, bo ja nie mam pojęcia, ile wtedy było tutaj, osób, które ostatecznie znalazły się w tej Polsce, tak? No ale powiedzmy, mamy do czynienia z, nie wiem, 50 tysiącami ludzi. Zaproponujemy, zaproponujemy im lekcje biblijne. Ile potrzebujemy misjonarzy, żeby te lekcje mogły być przeprowadzone przez w miarę krótki okres czasu? No, nie, Kościół nie był w stanie tego zrobić w taki sposób. Jak to zrobić? Jak to zrobić? W ogóle to jest, to jest ciekawa rzecz, bo Mieszko I był w położeniu takim, w którym z jednej strony miał to cesarstwo niemieckie, z drugiej strony miał królestwo czeskie, to były te siły chrześcijańskie i one miały swój ciekawy sposób ewangelizacji. Zapewne Państwo się domyślacie. Ich sposób ewangelizacji to było zebrać wojsko i udać się na podbój terenów ciągle, mówię, w, tym, w tej przynośni, powiedzmy, Polski. Tak? To była ewangelizacja. To były napady, zbrojne napady na teren tego miejsca, tego kraju, które były ukrywane pod płaszczem nazwy ewangelizacji. No bo jak nawracać Pogan? No najlepiej byłoby siłą, najlepiej byłoby ich do tego zmusić. I dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że jeżeli mamy do czynienia z jakimkolwiek myślącym władcą, a władcy raczej byli zazwyczaj myślący, bo inaczej władcami by nie byli, chociaż historia pokazuje różne elementy, ale powiedzmy, tak, to. Nawet pogański władca, jeżeli widzi wokół siebie potężne narody, które napadają go ze względu na to, że jego naród jest pogański, a nie chrześcijański, jeśli mało tego ten władca chciałby utrzymywać jakieś stosunki polityczne z innymi chrześcijańskimi narodami, ale to jest niemożliwe, dlatego że jest poganinem i jego naród jest pogański, to już z czystych politycznych powodów należałoby rozważyć zostanie chrześcijaninem. Nieważne co mówią chrześcijanie, ale z samych politycznych powodów warto by to było rozważyć. Nawet jeżeli się ten człowiek na to by nie zgodził, ten przywódca, to logicznie byłoby to rozważyć. Mieszko, przyjął chrzest, czy to było prawdziwe nawrócenie, czy nie, w to w ogóle nie wchodzimy. No i teraz zaczyna się głoszenie Ewangelii. Jak wygląda głoszenie Ewangelii na szybko? Jak to zrobić? Nie myśl, myślę, że nie musimy długo się nad tym zastanawiać, żeby zrozumieć, że uczynienie Polski narodem chrześcijańskim nie polegało na tym, że jakiś ewangelista wchodził do domu każdego z Polaków i mówił: Słuchaj, Ewangelia uczy tego i tego, tutaj masz święte pisma, taki jest kanon, będziemy teraz razem studiować. To tak nie działało. Po prostu nie było na to czasu, nie było na to możliwości, nie było ku temu ludzi. Więc Najlepszym i najszybszym, tak by można było założyć, sposobem, żeby cały naród nawrócić, jest pójść do jakiejś wioski albo do jakiegoś miasta. Zaczęło się oczywiście od tych głównych miast, tak? ale powiedzmy, pójść do jakiegoś miasta czy wioski, zbudować tam kościół w formie chrześcijańskim, w chrześcijańskiej formie i teraz wszystkich tych pogan, którzy są w danym mieście, zebrać w większej albo mniejszej grupie i nauczyć tego, co jest obrzędowością chrześcijańską. Czyli jeżeli przychodzimy do jakiejś wioski, jesteśmy tymi ewangelistami, możemy powiedzieć tym ludziom, słuchajcie, do tej pory robiliście tak i tak, ale od tej pory będziecie mieli nowego kapłana. Do tej pory mieliście swoje spotkania gdzieś tam w Gajach, ale od tej pory będziecie mieli spotkania tutaj w tym kościele. Do tej pory wasze uroczystości wyglądały w taki czy inny sposób, ale teraz będą wygląda wyglądały w następujący sposób. Ta, na takiej drodze można w miarę szybko całe grupy ludzi przekształcić na chrześcijan, no właśnie nie wiem, czy chrześcijan, ale na pewno na obrzędowość chrześcijańską. Ci, którzy byli poganami, wystarczyło im pozakazywać kilku rzeczy. Można było im zakazać e, udawanie się do wróżek, można było im zakazać topienie marzanny, można było im zakazać jakichś innych elementów ich rodzimej kultury, religii. I nakłonić ich do zachowywania tych elementów chrześcijańskich, no i mamy miasto chrześcijańskie. Tak? No bo od tego momentu wszyscy chodzą do kościoła chrześcijańskiego. Ja upraszczam i ogólniam, oczywiście nie wszyscy, ale na potrzeby naszego programu, tak powiedzmy. Wszyscy spotykają się w jeden wyznaczony dzień, no choć być może sze są codziennie. Mamy jednego przywódcę, Jednego biskupa, mamy jakiś proboszczy, ewentualnie gdzieś tam w kościołach niedaleko miast, tak? Tworzy się pewien system, tworzy się pewien obraz, tworzy się pewna, nawet nie wiem jak byśmy to mogli nazwać a, pewien, pewien taki, pe, pewna kultura. Tylko czy my ciągle mamy do czynienia z ludźmi, którzy nawracali się tak, jak podczas pierwszego kościoła? Czy ludzie stają się chrześcijanami przez to, że są uczeni obrzędowości? To jest, to jest kluczowe pytanie, bo ci ludzie będą wyglądać jak chrześcijanie. Oni będą wyglądać jak chrześcijanie. Oni mogą nie robić wielu rzeczy, oni mogą postępować tak, jak mówi obrzęd chrześcijański. Tylko czy oni będą chrześcijanami? Czy oni rzeczywiście doświadczą tego, co nazwane jest w Ewangelii Jana w rozdziale trzecim Nowonarodzeniem? Czy, czy ci ludzie narodzą się na nowo dlatego, że widzą? Widzą sposób oddawania czci przez chrześcijan. A jeszcze, jeżeli do tego dodamy, że wtedy uroczystości te odbywały się w języku łacińskim, kazań prawdopodobnie podczas mszy tych codziennych nie było, tylko ewentualnie w niedzielę, wtedy tamsza prawdopodobnie była po polsku, no ale większość tego całego obrzędu była w języku, którego ludzie ci nie znali, więc. Czy my możemy w ogóle przypuszczać, że mieliśmy do czynienia z nawróceniem Polski w sensie zmiany serca, w sensie przyjęcia tego Mesjasza, którego Kościół chciał przedstawić całemu światu, czy raczej sprowadziło się to po prostu do przyjęcia samej formy? Jeżeli. Spróbujmy troszkę tak poteory, poteoretyzować. Jeżeli sprowadziło się to do przyjęcia samej formy, samej zewnętrznej, ze, zewnętrznej formy, zewnętrznego obrazu chrześcijańskiego. To mielibyśmy sytuację, w której ludzie, którzy znaleźli się w tym kraju, są nauczeni, są nauczeni, że są chrześcijanami, nie doświadczając tego, co ma doświadczyć każdy w wyniku nowonarodzenia. Czyli nie doświadczając mocy Ewangelii, nie doświadczając zmiany serca, nie doświadczając zmiany życia poza tylko zewnętrznymi elementami. Jeśli tak mogłoby to wyglądać, to prowadziłoby to do miejsca, gdzie ludzie zostaną po prostu oszukani, gdzie wprowadzi się ich w pewien tryb, w pewien system, nie dając im sedna Ewangelii. Ale spróbujmy pójść troszkę dalej, bo jeśli tak by było, i mamy to pierwsze pokolenie, które zostało nauczone owych elementów praktyki religijnej, to pojawia się nowe pokolenie, pojawiają się ich dzieci. I teraz, czego te dzieci mogą być nauczone przez tych, którzy nie umieją niczego innego w kontekście religijnym, jak tylko zewnętrznych obrzędów? No, będą uczone zewnętrznych obrzędów. Religijność będzie się sprowadzać do tego, że trzeba pójść do kościoła, że trzeba um, wziąć udział w sakramentach, że trzeba w odpowiedni sposób odnosić się do religijnego przywódcy, że trzeba robić to czy tamto, i to będzie sedno religijności. To będzie pełnia religijności, czyli będzie to religijność bez tego, czym tak naprawdę jest duchowość. I gdyby próbować tylko, bo ciągle teoretyzujemy, patrzeć w przyszłość, to moglibyśmy się spodziewać, że przez te wszystkie kolejne pokolenia i przez te wszystkie kolejne lata ten system, ten tryb będzie się powielał i ludzie, którzy będą znajdować się na terenie krajów, które w taki sposób doświadczały nawrócenia, mogą ostatecznie okazać się ludźmi, którzy nigdy nie doświadczyli tego, czego mieli doświadczyć ci, którzy poznawali Ewangelię ale byliby ludźmi, którzy po prostu nauczyli się zewnętrznej obrzędowości. Wtedy religia stałaby się po prostu zwykłym elementem kultury. Niczym więcej, zwykłą kulturą. Dlaczego chodzisz do kościoła? No bo, no bo chodzimy, tak? Dlaczego wierzysz w taki sposób? No bo zawsze tak wierzyliśmy. Dlaczego w takim razie kościół, do którego uczęszczasz, taki czy inny funkcjonuje tak? Odpowiedz mi na takie czy inne pytanie. Nie, ja nie wiem, ale no, tak, tak to jest a czy doświadczyłeś nowonarodzenia co to jest nowonarodzenie czy czytałeś biblię wiesz co mam, mam w domu tak czy chodzisz do kościoła co tydzień czy bierzesz udział we wszystkich sakramentach tak czy brałeś ślub w kościele tak rozumiecie to mogłoby stworzyć w tej naszej takiej perspektywie mogłoby stworzyć obraz ludu który uważa się za chrześcijański bo bierze udział w zewnętrznych formach ale tak naprawdę nie doświadczył tego, czym Ewangelia jest z założenia. I bardzo szybko, w wyniku rozwoju świata, w wyniku rozwoju tej um, w ogóle ogólnego rozwoju świata w kontekście i nauki, i, i rozumowania, logiki, moglibyśmy rzec, że taki system musi prędzej czy później doprowadzić do zniechęcenia. Musi doprowadzić do tego, że ludzie, gdy będą krytycznie analizować system, w którym funkcjonują, zaczną się od kościoła odwracać. Dlatego, że oni w nim nie mogą odnaleźć niczego więcej, jak tylko zewnętrznej formy, jak tylko pewnej, no właśnie, tak jak już wspomniałem obrzędowości. Oni może szukaliby czegoś nadprzyrodzonego, oni może potrzebowaliby jakiejś tej, tej, tej mocy Ewangelii, ale nie znajdują jej tam, więc w naturalny sposób musieliby odwracać się od tego kościoła. I to jest krok za krokiem, krok za krokiem. Naród, gdy zaczął od miejsca, w którym stał się chrześcijański w wyniku nauczenia się form, ostatecznie dochodzi do miejsca, w którym nie umie niczego więcej niż formy. I trudno jest winić za to osoby, które zostały wykształcone i nauczone w taki sposób. To jest bardzo trudno powiedzieć, to jest Twoja wina, że znajdujesz się w takim miejscu. No, oczywiście, powiedzieć nie jest aż tak trudno, bo każdy może stwierdzić, że przecież wszyscy mają dzisiaj w domu Biblię. Każdy może czytać. Możemy użyć takich srogich słów. Tylko że problem jest w tym, że jeżeli ktoś wychowany jest w jakiejś kulturze, to nie jest wcale takie proste. Ile razy spotykałem, być może Państwo również spotkali takie osoby, które w obliczu czegoś, jakichś argumentów, w jakiejś dziedzinie, w jakiejś sprawie, mówię tutaj o sprawach biblijnych, w obliczu argumentów, które przemawiają do nich, argumentów, które te osoby rozumieją, odpowiedź, którą od nich można usłyszeć, gdy te argumenty wzywają ich do jakiejś zmiany, to jest odpowiedź: No to się wydaje prawdziwe, ale wiesz, ale. No przecież nigdy tak nie myśleliśmy, nigdy tak tego nie widzieliśmy, nigdy tak nie wierzyliśmy, nigdy tak nie było. Ta myśl nigdy tak nie było. To jest myśl, która pokazuje dokładnie tę jedną, tę jedną sprawę, że my stworzyliśmy pewien system kulturowy. I w naszym polskim kraju obawiam się, że chrześcijaństwo nie jest. To jest uogólnienie, bo nie chcę tutaj oczywiście dotknąć pojedynczych osób, chrześcijan, którzy są prawdziwie wierzący, ale ogólnie rzecz biorąc wydaje się, że chrześcijaństwo przez ten historyczny system funkcjonowania, w dużej mierze jest po prostu elementem kultury. Zwykłym elementem kultury. Tak jak elementem kultury jest to, że w Wiśle są, jest Tydzień Kultury Beskidzkiej, tak jak elementem kultury jest to, że pod koniec roku są święta, tak jak elementem kultury jest wiele innych jeszcze wydarzeń, które mają miejsce, w których regularnie ktoś tam bierze udział, tak elementem kultury okazuje się być Religia, Kościół. Drodzy Państwo, zapomniałem zmieniać slajdy, ale myślę, że możemy kawałek przejść dalej. Gdyby Państwo mieli się na moment zastanowić, czy miejsce, w którym Wy jesteście, czy to, czego Wy doświadczyliście, czy to jest rzeczywiście doświadczenie tego, czym karmił się, czym żył ten pierwszy kościół, tego, co tam nazywane było narodzeniem się na nowo, tej mocy Ewangelii. Czy rzeczywiście jest tak, że czy rzeczywiście jest tak, że patrząc na to, kim dzisiaj jesteśmy, to całe zbawienie, ta idea przebaczenia grzechów, ta idea Chrystusa, który umarł za nasze grzechy, czy ona, ona jest dla nas żywa, czy ona jest ciągle dla nas ważna, czy, czy to, co pchało apostołów na cały świat, co sprawiało, że byli gotowi, no, ponieść ostatecznie śmierć dla Ewangelii, to nie tylko apostołowie, cały tamten Kościół, czy to jest coś, co my znamy? Czy to jest coś, czego my doświadczyliśmy? Czy to jest coś, co pcha nas również do podejmowania wyzwań, podejmowania zadań, podejmowania się nowych rzeczy? Bo przecież jeżeli Ewangelia jest ta sama, a ona nie może się zmieniać, to znaczy, że rezultat tego, jak człowiek Ewangelię przyjmuje, musi również być podobny. Jeżeli nie zawsze identyczny, to zawsze podobny. Jeżeli w Nowym Testamencie opisane są owoce Ducha, działalności Ducha Świętego, to jeżeli one są tam opisane, to raz na zawsze muszą być takie same, co oznacza, że każdy, kto przyjmuje Ewangelię, będzie musiał przynajmniej w jakimś stopniu objawiać te same owoce Ducha. Jak my możemy w ogóle rozważać takie zwroty, które pojawiają się tak często w naszym kraju, ale to nie tylko w naszym kraju, że jakiś człowiek jest wierzący, ale nie jest praktykujący? Ja, jak w ogóle taki zwrot mógł zaistnieć? Co, co w ogóle to miałoby oznaczać, że człowiek wierzy, ale, ale nie praktykuje, czyli nie bierze udziału w obrzędowości, ale ach, nie tylko obrzędowości, nie bierze udziału w obrzędowości, ale też nie żyje tak, jak uczy Jezus, nie żyje tak, jak uczy Nowy Testament, ale ciągle jest wierzący. No, ja, jak to? Jak jest wierzący? No, nie jest wierzący, bo nie może być czegoś takiego, że człowiek wierzy, a nie, nie objawia owych owoców ducha. Ale to sprowadza się właśnie do tego, że w pewnym momencie staliśmy się światem, który został nauczony zewnętrznych form chrześcijaństwa. I w tym pomaga jeden element. Ja pozwolę sobie wyrazić teraz moją opinię, tak dość wyraźnie. Um, ja zakładam, że też Państwo pochodzicie z różnych kościołów, więc w związku z tym. Że niektórzy z Państwa się ze mną tutaj mogą nie zgodzić, mimo wszystko chciałbym pokazać pewien powód, który uważam, że jest jednym z dodatkowych takich punktów, który sprzyja takiemu rozwojowi wydarzeń. Nie wchodząc w dyskusję biblijną odnośnie słuszności lub niesłuszności tego zachowania, wydaje się, że jednym z elementów, który sprzyja takiej, takiemu w uczaniu ludzi w formę obrzędowości. Jest fakt, że wprowadzono i to dość dawno, bardzo dawno, w kościoły coś takiego jak chrzest niemowląt. Dlaczego? Tak jak mówię, pomijamy zupełnie dyskusję dzisiaj biblijną, ale dlatego, że jeżeli ktoś rodzi się w danym kościele, jest dzieckiem, które przecież no, nie miało możliwości doświadczenia nawrócenia na tym poziomie. Jest chrzczone dlatego, że gdzieś tam pojawia się idea grzechu pierworodnego, która ponoć skutkuje tym, że jeżeli dziecko się nie ochrzci, to Bóg nie jest w stanie takiego dziecka wziąć do swojego królestwa i ono skończy w piekle, upraszczając bardzo. To wszystko to, ta idea chrztu dzieci, skutkuje tym, że gdy dana osoba, dziecko, dorasta. Jest młodzieńcem, jest osobą dorosłą, to ostatecznie ona jest już wyznawcą jakiegoś kościoła. Jakiegokolwiek jest wyznawcą tego kościoła, mogąc w ogóle być osobą niewierzącą. Ona może być nazwana adwentystą, katolikiem, ewangelikiem, a, przepraszam, oczywiście nie wszystkie te kościoły mają sześć dzieci, ale chodzi mi o samą nazwę, tak? Może posiadać nazwę jakiegoś kościoła, a jednak w tym wszystkim nigdy nie być osobą wierzącą. I my patrzymy w przeszłość, patrzymy w ten pierwotny Kościół, i widzimy ludzi, którzy mówią: Słuchaj, dla mnie Chrystus jest tym i tym. Ja w Niego uwierzyłem, bo zobaczyłem takie i takie argumenty. Ale to wszystko skupiało się na Chrystusie, skupiało się na tej wieści o Nim i o Jego Królestwie, ale zostało zmienione na obrzędy i na formy. I proszę, Proszę mnie też źle nie zrozumieć. Ja nie uważam, że obrzędy, formy, żone, z założenia muszą być złe. Nie, my możemy mieć swoje. Obrzędy i swoje formy tak długo, jak długo nie wypaczają Ewangelii. Jeżeli być może w tym zboże jest taka forma, że osoby, które wychodzą tutaj za kazalnicę, zawsze muszą mieć ubrany garnitur, być może tak jest, to to nie oznacza, że to jest zła forma. Tak? Jeżeli my mamy tutaj gdzieś czy w jakimkolwiek innym kościele formę, według której w jakiś konkretny sposób wygląda pierwsza modlitwa, to to samo w sobie nie jest złe. Problem jest wtedy, gdy te formy. One albo są sprzeczne z tym, czego uczy Ewangelia, albo, no właśnie, to jest to, o czym wspomnieliśmy, albo te formy przysłaniają to, czym jest sama Ewangelia i treść tej Ewangelii. Gdybyśmy popatrzyli na Jezusa, i to jest rzecz, którą chciałbym, żebyśmy teraz na moment zrobili, to on, gdy przychodzi do Izraela i gdy zaczyna swoją służbę, spotyka się z ludźmi, którzy są bardzo dobrzy we formach. Ludźmi, którzy mają różnego rodzaju zwyczaje. On mówi o tym, że ich zwyczajem na przykład jest to, że nawet stają na rogu ulicy i modlą się, żeby ludzie ich widzieli. On spotyka tych, którzy mają swoje formy, jak wygląda świątynia, i tam oczywiście w tych miejscach najświętszym i świętym jest spokój, ale gdzieś tam dalej, gdzie jest miejsce dla Pogan, oni już mają swoją formę, mają swoje zwyczaje i tam działa cała, cały system handlowy, tak? Tam jest jakaś forma. Tam jest forma obmywań, jak dokładnie trzeba obmyć ręce, jak dokładnie trzeba pościć. Jeżeli uczeń Jezusa nie robił tego tak, jak oni to robili, to był już wielki dramat, pomimo że te nauki w dużej mierze nie wynikały w ogóle z treści Starego Testamentu. Były tam... Formy. I gdy Jezus do nich przyszedł, On powiedział im taką bardzo ważną rzecz, bo powiedział im badacie słowa, bo sądzicie, że macie w nich życie wieczne, a one składają świadectwo o mnie, a mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. I on to powiedział do tych, którzy mieli formę. On tego nie powiedział do ludzi niewierzących, w tym sensie a, ludzi, którzy nie przyjmowali nauk Pisma Świętego. On to powiedział do tych, którzy co do zakonu byli no na pewno sprawiedliwi, a za takich się uważali. On powiedział to do tych, którzy żyli swoją religią, żyli formami. I te formy były wszystkim. Gdybyśmy dzisiaj ludziom odebrali formy, gdyby państwo stracili swoje formy, gdyby ja stracił moje formy, gdyby ludziom dzisiaj odebrać ich obrazy, gdyby ludziom odebrać ich kościoły, gdyby ludziom odebrać ich kapłanów. Do czego sprowadziłaby się religia? Czy ona by dalej funkcjonowała? Czy ona by dalej działała? Czy gdyby stracić wszystko to, to, co jest owymi formami, czy jednak ciągle chrześcijaństwo byłoby chrześcijaństwem? Czy państwo, nie mając tych form, należelibyście ciągle do jakiegoś kościoła? Czy ciągle byście się spotykali z innymi wierzącymi? Czy bylibyście gotowi iść zupełnie inną drogą, nie mając swoich przyzwyczajeń, tego do czego zostaliśmy wszyscy w jakiś sposób przyuczeni? Nie wiem, jak byłoby z Państwem, ale myślę, że wiele osób, tracąc te zewnętrzne formy, kompletnie nie miałoby pojęcia, co dalej robić. I to już nie ze złej wiary, to nie ze względu na to, że chcieliby źle, oni po prostu byliby zagubieni. Bo jeżeli nie mają Kościoła, czyli form, i przy założeniu, że nie mają Jezusa, czyli zmiany serca w wyniku wiary w Niego, to co oni mają robić? To kim oni dalej mieliby być? Czy mamy do czynienia zatem jeszcze z religią, czy tylko i wyłącznie z kulturą? Czy patrząc na Polskę mamy do czynienia z religią, czy z kulturą? Od niecałego, niecałej połowy roku mam możliwość uczenia etyki. Uczę etyki młodych, młode osoby. Jest to szkoła średnia. Bardzo jestem zadowolony z tego doświadczenia, ponieważ ono pokazuje mi, że nie rozumiem w ogóle młodzieży. Ale jest to dobre doświadczenie, bo do tej pory myślałem, że w miarę ją rozumiem. I gdy przychodzi moment, kiedy możemy tak szczerze porozmawiać, tak otwarcie. Bo oni już wiedzą, że ja jestem duchownym, wiedzą czym się zajmuję, wiedzą jak wygląda moje życie i tak dalej. Gdy przychodzi taki moment z jedną grupą, bo prowadzę akurat trzy, ale z jedną grupą mam taki, taki dobry, dobre relacje. Nie no, z wszystkimi, no, nieważne. A gdy mamy możliwość, żeby tak dobrze porozmawiać, to. Oni mówią mi, to ostatnio mieliśmy właśnie taką, taką rozmowę, oni mi mówią, że oni chodzą na etykę nie dlatego, że są osobami niewierzącymi. Właśnie nie dlatego. Bo normalnie na etykę chodzą osoby, które pochodzą z rodzin ateistycznych, zazwyczaj. Ale w ich przypadku oni nie dlatego chodzą, na... jedna osoba tam jest zupełnie niewierząca. Ale pozostałe pięć osób, one wierzą. Może nie wierzą, nie, nie mają aż dokładnie sprecyzowanych wszystkich swoich idei, może nie mają dokładnie sprecyzowanego tego, jak to z tym Bogiem jest, ale one wszystkie, poza tą jedną, wierzą w Boga. Tylko, że mają pewną odrazę do takiego czy innego kościoła, do swojego kościoła. Dlaczego? Dlatego, że to, co widzą, to widzą tylko zewnętrzne formy, tylko udawanie, tylko obłudę. I chcieliby czegoś więcej, chcieliby czegoś więcej, tylko tego nie mają i nie mogą nigdzie znaleźć. Więc gdybyśmy mieli to jakoś, patrząc na tę historię Polski, ugryźć, no to jest założenie. Być może Polska zupełnie tak nie wygląda. Może nasz kraj jest krajem chrześcijan tak oddanych Bogu, że w każdej próbie i w każdym trudnym położeniu i w każdej niedobrej sytuacji oni wezmą Pismo Święte, albo skupią się na swojej wierze i szukając w modlitwie Boga, będą chcieli wszystkie te problemy rozwiązać. Być może tak wygląda chrześcijański kraj, być może tak wygląda Polska. Być może jest tak, że te obrzędy są tylko dodatkiem, ale tak naprawdę wszyscy ludzie w naszym kraju, którzy nazywani są chrześcijanami, są tak pełni wiary, że góry byliby gotowi przenosić. Być może, aczkolwiek chyba nie jesteśmy też ślepi. Bo jeżeli nie jesteśmy ślepi, to wiemy, że to wcale tak nie wygląda. I ja już nawet nie mówię o innych ludziach. Ale wiemy, że sami zmagamy się z różnymi rzeczami, z różnymi przyzwyczajeniami, zwyczajami. Więc, drodzy Państwo, jeżeli te wszystkie lekcje z historii miałyby nas czegoś uczyć, no, na pewno wiele wniosków wyciągnęliśmy już podczas poprzednich czterech programów i wykładów, ale jeżeli mielibyśmy popatrzeć tak, Zlotu ptaka na te, ten zarys obrazu świata, w którym się znajdujemy, to moglibyśmy użyć takiego popularnego zwrotu, który brzmi przerost formy nad treścią. Moglibyśmy powiedzieć, że rzeczywiście znajdujemy się w świecie, który stracił w kontekście chrześcijańskim to, co było kluczem, a pozostała mu tylko taka ładna, zewnętrzna, a Ozdoba, to tak jak jakaś taka, nie wiem. Tak, a, Jaki, jakiś taki słodycz, ładnie zapakowany, który w środku jest zupełnie pusty. Jeżeli Państwo znajdujecie się w jakimś podobnym położeniu, jeżeli Was dotyczy taki obraz, jeżeli przeżywacie coś takiego, że znajdujecie się w jakimś, w jakimś swoim wewnętrznym przyzwyczajeniu, jeżeli Państwa religia sprowadza się do tego, że Zostaliście wyuczeni do tego, żeby zachowywać się czy funkcjonować w taki czy, nie, czy inny sposób, ale brakuje wam tego czegoś, czego nawet człowiek nie zawsze potrafi nazwać jakiejś takiej, jakiegoś takiego ożywienia, jakiejś takiej duchowej mocy. To być może i nas dotyka właśnie ten stan, to schorzenie, w którym to, co mamy jako kościoły, jako wierzący to zewnętrzne formy. A serce jest takie samo, jak było 500 czy 1000 lat temu. Być może jesteśmy ludźmi, którzy stali się ofiarami jakiegoś systemu, w którym byliśmy wychowani. Być może tak. Być może historia, która stoi za nami, za mną, za moją rodziną, za moimi ojcami, dziadkami, pradziadkami i tak dalej i tak dalej, jest historią ludzi, którzy zostali tylko nauczeni zewnętrznych form i powiedziano im, że to jest chrześcijaństwo, ale to nie było nigdy chrześcijaństwo. To było tylko zewnętrzne nauczanie tego, jak się zachować w danej sytuacji. A może jest coś więcej. I myślę, że świat, w którym jesteśmy, on tego bardzo potrzebuje. Zobaczyć, że w chrześcijaństwie jest coś więcej. Jest coś więcej niż pójście do kościoła, jest coś więcej niż wypowiedzenie odpowiednich słów i uklęknięcie przed odpowiednim obrazem czy figurą. Wydaje się, że świat mógłby, nie tylko chce, ale mógłby oczekiwać od chrześcijaństwa zupełnie innej postawy postawy aktywnej w miłości, w służbie. Wydaje się, że jeżeli mamy do czynienia z krajem, który jest chrześcijański, to wszyscy mogliby liczyć na to, że w tym kraju będą prawdziwi chrześcijanie. I ja nie wiem, jak dzisiaj koniecznie wygląda sytuacja poza tym budynkiem, ale nawet gdyby dzisiaj wieczorem świat mógł liczyć chociaż na to, że jest tylu chrześcijan tutaj w Wiśle, to i tak już byłoby coś. Nie chcę oczywiście powiedzieć, że nie ma ich więcej w tym mieście, ale gdybyśmy my, jako wierzący, wierzące osoby, Mieli podobną perspektywę, że to już nie tyle same zewnętrzne formy, nie tyle to, do czego zostaliśmy wyuczeni, ale to, co jest sednem Ewangelii, Jezus, podobieństwo do Niego i służba dla Niego i dla innych. Gdybyśmy to mogli światu zaprezentować, to wydaje się, że, mo że moglibyśmy wtedy powiedzieć, że nauczyliśmy się czegoś z historii z historii starożytnej, z historii prześladowań, z historii dyskusji teologicznych. Że nauczyliśmy się czegoś z historii połączenia Kościoła i Cesarstwa, że nauczyliśmy się czegoś z tego okresu, w którym to Kościół stał się prześladowcą, że nauczyliśmy się czegoś z historii polskiego Kościoła, że nauczyliśmy się czegoś z chrystianizacji Polski, że wciągnęliśmy jakieś wnioski. Można też to wszystko zawsze odłożyć na bok. Można na to nie zwracać uwagi i to bagatelizować, ale jak byłoby pięknie, gdyby Osoby, które są dookoła nas mogłyby popatrzeć na nas jako na chrześcijan i powiedzieć o, to to ja rozumiem, to jest postawa, której ja oczekuję od chrześcijan, to jest to podobieństwo do Chrystusa, w którego oni wierzą, to jest to. I nawet jeśli oni wtedy może nie będą się zgadzać z wszystkim, w co my dokładnie wierzymy, to to podobieństwo do Chrystusa, ta moc nowonarodzenia, to byłaby najlepsza lekcja, którą moglibyśmy wyciągnąć z historii kościoła. Gdy zaczynaliśmy pierwszy nasz wykład, zapytałem państwa, czy kojarzycie jakieś przysłowia odnośnie historii. I padły jakieś. Jedno, które z nich padło, jedno z tych, które padło, to to, że jeżeli uczymy się coś z historii, czegoś z historii, to tego, że nie uczymy się niczego z historii. A drugie mówiło, że a przynajmniej z tych, które pamiętam, że historia się toczy kołem. Wie. Być może przed nami jest taki czas, jak był wcześniej, być może będą miały miejsce prześladowania jeszcze, być może będziemy znowu uwikłani w dysputy teologiczne, być może to wszystko powróci, jeżeli historia aż tak wielkie zatoczy koło. Ale chyba, tak jak czytaliśmy wczorajszy cytat Józefa Tischnera, chyba wtedy, gdy jesteśmy w kryzysie i nasze życie jest zagrożone, wtedy, chyba wtedy jest łatwiej być nawet męczennikiem. Ale w czasie, w którym my żyjemy, kiedy wszystko jest takie dobre i spokojne, wtedy chyba jest trudniej. I drodzy Państwo, kończąc, ja bym zachęcał, wzywał, żebyśmy wtedy, gdy jest trudniej, próbowali po prostu być inni, próbowali może troszkę zamknąć oczy na same zewnętrzne formy i spróbować wejrzeć w siebie, czy tam nie brakuje czegoś. Czy jesteśmy ludźmi, którzy przeżyli to, za czym narody tęskniły, to pragnienie wieków? Czy może nauczyliśmy się tylko samych zewnętrznych form? Na dzisiaj to tyle. W zasadzie w ogóle to tyle. Bardzo Państwu dziękuję.